Nie chcę, ale muszę. No po prostu nie chcę, ale muszę, bowiem dzisiaj zajmiemy się nowo wyznaczonymi granicami absurdu i tym razem nie ma to nic wspólnego z granicami Polski, bowiem w tym przypadku twórcą całego problemu jest oczywiście jakże znana i szanowana przez nas firma, a mianowicie... Żeby nie marnować czasu, polećmy od razu prosto z mostu. We wtorek weszła aktualizacja dodająca do gry rozgrywki Copa Libertadores, którymi zajmiemy się innym razem, bo dla typowego gracza FIFA ważniejsze jest to, że wraz z tym update'em ukradkiem dodano kilka zmian w rozgrywce. No jak wiadomo, przede wszystkim chodzi tutaj o znerfienie OBS-a. Gwoli ścisłości OBS to angielski skrót na jakże powszechnie znaną i stosowaną w FIFA 20 taktykę, odpalaną przez wielu graczy na starcie każdego meczu o nazwie zagęszczenie skrzydła. Taktyka ta oczywiście w znaczny sposób pozwalała nam murować się całą drużyną wewnątrz pola karnego i niestety przez ostatnich kilka miesięcy ja, jak i rozmaici gracze właśnie najbardziej skarżyli się na to, że największą wadą gry jest możliwość skrajnego wycofania drużyny, której nie da się pokonać nawet soczystym uderzeniem z dystansu, bowiem w tej grze zdobycie gola z akcji z jakichś 25 metrów jest raczej niewykonalne. Więc w odpowiedzi na to narzekanie społeczności EA postanowiło znerfić OBS-a, aczkolwiek sposób, w jaki to się stało, jest delikatnie mówiąc głupi, a wręcz nie do uwierzenia, bowiem podstawowym lekarstwem na ten problem jest szybszy spadek kondycji naszych zawodników. I jak samo EA napisało na własnej stronie, to nie odbywa się na takiej zasadzie, że wszyscy męczą się o wiele szybciej, tylko wyłącznie nasi zawodnicy biegający bez piłki, w momencie gdy utrzymuje się przy niej przeciwnik, tracą o wiele szybciej staminę, o ile mamy akurat włączonego OBS-a. No i czytając to, to jest aż trudne do uwierzenia, ale gwoli ścisłości zrobiliśmy z Maćkiem mały test, gdzie przez pół meczu biegaliśmy Jamesem, przyszłą gwiazdą, którego wytrzymałość oceniona jest na 95. Ja biegałem z piłką przy nodze, a Maciek mnie gonił. Jeden mecz rozegraliśmy z włączonym OBS-em, a drugi z wyłączonym. I jeżeli chodzi o mojego Jamesa poruszającego się z piłką przy nodze, jego stamina wyglądała niemalże identycznie, bez względu na to, czy OBS był włączony, czy też nie. Ale już Maciek, biegający bez piłki, z wyłączonym OBS-em zachował całkiem sporo kondycji, natomiast robiąc to samo, mając jednocześnie odpaloną w tle tę skromną taktykę, okazało się, że jego James już przed 45 minutą dosłownie nie miał ani krzty staminy. Więc faktycznie jest tak, jak i jej napisało. Uruchomienie tej legendarnej taktyki w trakcie meczu powoduje, że twój piłkarz po prostu biegając męczy się zdecydowanie bardziej niż gdyby OBS nie był odpalony. Bo będąc konkretnym, ta taktyka i tak wciąż działa. Zrobiliśmy z Maćkiem rozmaite testy na tych samych formacjach, oglądaliśmy, jak ustawiają i poruszają się nasi zawodnicy, no i bez wątpienia obrona z włączonym OBS-em jest zdecydowanie skuteczniejsza, tylko właśnie męczy się tak szybko, że pomocnicy, zwłaszcza skrzydłowi, już w 60 minucie meczu nie mają praktycznie staminy. Więc najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku, tak jak napisał Damien na swoim Twitterze, jest prawdopodobnie włączanie i wyłączanie OBS-a w wybranych fragmentach meczu. Bo jeżeli widzę, że przeciwnik klepie piłkę przez 10 minut pod własną bramką, no to po co mam włączać OBS-a, który wykańcza moich zawodników nie biorących czynnego udziału w akcji? I jasne jest, że lepiej włączyć go dopiero wtedy, gdy przeciwnik podejdzie pod moją bramkę. Bowiem stamina jest naprawdę ważna i jej już dawno mówiło, że wraz ze spadkiem kondycji umiejętności piłkarzy także lecą w dół. Ronaldo z pełną kondycją oraz Ronaldo totalnie wykończony nie tylko biega i drybluje wolniej, ale także mniej celnie podaje, no i oczywiście słabiej strzela. Natomiast pomijając już temat o zmianach wprowadzonych przez łatkę, bo mi wydaje się także, że chociażby na Xboxie zawodnicy mniej celnie podają, no ale to może być po prostu placebo, to podstawowe pytanie brzmi: po co? Po co w marcu zmieniać gameplay w grze? Jaka ta FIFA była, taka była. Wiele osób narzekało, że się nudno w niej gra, ale także wielu graczy uważało, że jest to o wiele przyjemniejsza FIFA od kilku ostatnich odsłon. Więc przecież nawet każdy jeden debil wie, że FIFA w wakacje umiera. Że ta gra poważnie zaczyna zdychać wraz z wydaniem drużyny Team of the Seasons Premier League. 20 jest już z nami od grubo ponad 5,5 miesiąca. Tej grze zostało tak na dobrą sprawę jakieś 3 miesiące.
szansę solidnego życia. No i po co na tym etapie cokolwiek w niej zmieniać? Jaka ta gra była, taka była, no ale już wszyscy byli do niej przyzwyczajeni, więc to wszystko jakoś naturalnie już by się doturlało do samego końca. Natomiast jeśli trzeba już coś zmieniać, to dlaczego te zmiany są tak idiotyczne? Przecież widać po każdej kolejnej aktualizacji, że nikt, kto ma prawdziwe pojęcie o tej grze, nie bierze udziału przy jej tworzeniu i jej dodaje do FIFA tifo z wizerunkami prograczy, no a może lepiej byłoby pójść do tych prograczy, zapłacić im trochę i poprosić o opinię przy wszelkich zmianach w rozgrywce. Zresztą ja sam kiedyś rozmawiałem z gościem, który pracował zawodowo jako beta tester i w tym testował także FIFA, tylko że na dobrą sprawę to on nie miał o tej grze większego pojęcia, bo gość przychodził sobie do pracy, to sobie potestował jakiegoś FPS-a, potem jakiegoś RPG-a i tak dalej, i tak dalej. A jak siadał do FIFA, to sprawdzał przede wszystkim takie podstawowe rzeczy, typu czy piłka nie przenika przez głowę zawodnika, czy mecze kończą się o wyznaczonej porze, czy po strzeleniu gola poprawny wynik pojawia się na tablicy wyników i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o jakieś zaawansowane zagrywki i schematy w gameplayu, no to on nie miał o tym większego pojęcia i testował to wszystko bardzo ogólnie na zasadzie, czy jak odda uderzenie driven shotem, to strzał faktycznie nisko leci, czy też nie. Więc oddawał taki strzał, widział, że to działa, no i był zadowolony. Nie zastanawiał się zbytnio nad tym, jakie konsekwencje spowoduje dodanie tego schematu do gry. Więc gość testował FIFA, ale o poważnym graniu nie miał większego pojęcia, no i on tego zresztą wcale nie ukrywał. Więc gdybyśmy wrzucili go teraz do takiego Division Rivals, to on pewnie siedziałby najwyżej na 6 szczeblu rozgrywek. No i tak wygląda sytuacja. Więc naprawdę nie chcę, ale muszę. No nie chcę, ale muszę, bo zamiast na etapie marca edytować FIFA 20, do której i tak każdy jest już przyzwyczajony, to moim zdaniem lepiej by było, jakby w tym EA siedli już porządnie nad FIFA 21 i w końcu w oparciu o opinię prograczy tak wykonali tę grę, żeby po premierze nie była jej potrzebna żadna aktualizacja zmieniająca gameplay w jakikolwiek sposób. No ale to się chyba nazywa marzenie ściętej głowy. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!